Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym live streamie na moim kanale. Z tej strony oczywiście Iwanowicz. Oczywiście w kolejnej... No teraz mi tego nie dawaj. Wiem przecież, że testowałem rano typie. A po co? Dobra, nieważne. Oczywiście tak jak nie możemy okłamywać, musi lecieć w tle. Powiedzcie oczywiście, czy dobrze jest wszystko wyregulowane, gra tutaj, dźwięki. A my lecimy. Chciałeś zobaczyć moją chatę, Wosiu? Zaraz, ino skończę tą dostawę. No ja też nawet nie wiem, jak z niej wyjść jeszcze. Kilometr? Nie wiem, jak wyjść z mojej chaty. Nie wiesz, gdzie są drzwi? Nie. Jestem w nich pierwszy raz, okej? Okay? Na razie... Dzwoni do mnie. Nie mam pojęcia. Będę szukał. Powinno być na dole. 500 metrów. Tu nie. Tu nie. O, tu mam, ale sobie panu małą łazienkę. Ta chata na zewnątrz wygląda tak słabo, a tutaj to jest sztosik. Czekaj, bo drzwi mi się pomyliły. Bogate wnętrza? Mówisz? Ej, bo jak ja mam, mogę wyjść na zewnątrz? Nie wiem, nie wiem. Jestem... Ale miejsce takie średnie, znaczy średnie. Mi tak by nie pasowało. Nie, dla mnie spoko. I ten magazyn, tę metamfetaminę by mogli robić, jak mnie nie ma na... Jak mnie nie ma w GTA. Ja sobie odmówiłem zasoby i się robi. No bo Rosja stała się naszym sojusznikiem w tym momencie, prawda? Mam teleskop na chacie, co ty wiesz o życiu, typie? Teleskop? No masz tam te taki balkonik. Mogę wyjść z mieszkania, dobra, jazda. To jest taki dom a la Franklina Clintona z single playera. To co jest u ciebie. Ale wnętrze masz ładne. Odmówiła przyjęcia tych czterech państw, odmówiła ich uznania nawet. Nawet przyjęła tylko kryzys. Aha, dobra. Tylko mój garaż. Czy ja mam w ogóle, gdzie mam auto? To jest pytanie ze 100 punktów. Morsmuciła. A, bo musisz najpierw chyba wychodzić na dwór, a potem do garażu. Chyba tak to działa u ciebie. No, u mnie tak. Chyba, że masz drzwi garażowe. To zobacz we wnętrzu garażu. Nie wiem, będę szukał. Wypowiedz zatem, że będziecie czekał na parkingu. Ja nie chcę na parkingu. A co mnie tak GTA tu go wczytuje? No, ale mam parking, ty. Znaczy chatę. Ty no mam. Dobra, SA, Alt F4 się mam. Co tu jest? Między rokiem 1863 a 1888. Mam garaż na chacie. Nie wiem, skidu. Nie wiem, jak to się było. Żadnych paszportów, bo za Rosją Rosja powiedział, że te paszporty. A tu jest wyjście. Studiowali bez programu Erasmus po całej Europie, gdzie chcieli. Panowała wolność i najszybszy rozwój gospodarczy. A co pan opowiada? Nie. Jaka z tego garażu? Tu masz garaż 10-osobowy? Nie, on wygląda jak 10, ale jest 6. Żyli po 50-40 lat. Czekaj, ja to muszę ogarnąć. To muszę być tym pociągiem. Nie wiem. On ma 6. Powinien mieć 2. Ale powiedziałeś garaż 10-osobowy. Dobra, to jest dobre. Dobra. Ale panie prezesie, jeżeli pan. Skąd się biorą te pieniądze na emeryturę? Z moich pieniędzy zabieranych na skład. Mogę wyjść? Wypadku. Nie mogę. Dzwonią wszyscy do mnie. Udaj się na... Nie chcę klubu nocnego. Chcę do mechanika. A mechanik mi tu przywiezie auto, bo ja tak mówię. I chcę też stąd wyjść, a nie umiem. Nie umiem wyjść z własnej chaty, to jest po prostu. Oczywiście państwo ukrada ludzi. O, fajnie. Ktoś mnie zaprasza do znajomych. Wypiecie mam. Płacę to wymagam. Załączyłeś tego lewa, czy nie? Załączyłem, ale nie umiem. Trudno, przeżyję. Ale przez te 30 dni rozumiem w parlamencie europejskim, mimo wszystko muszę się pokazać. Ale nie umiem. No dziś nie, aby dostać się do menu. Tu mam co? Kamerę mam. Nie wchodząc na salę, bo musi pan głosować. I nawet na głosowanie. Coś dobie za minut, który oddupił. Wyjaśnij, dlaczego tak głosowałem, co już parę razy zrobiłem w międzyczasie. No to jest absurd. A telewizja tu jest i kamery. Fajnie. Dobra. I Szymon bez sensu zrobił. Czemu?
Zobaczył, jak wygląda Paryż. No bo Janusz Korwin-Mikke nie jest na topie XD. Ale ja go szanuję, dlatego go dałem. Dobra, ale nie będziesz miał przestrzeni. Ale to chodzi o sam, wiesz, szacunek, a nie o w tym momencie się promowanie. A. O, znalazłem wyjście. To nie ma sensu. Robisz na czym wyświetlenia. Zamiast robić wyświetlenia, to ty robisz nic. Robię propagandę, znaczy to nie jest propaganda. To się nazywa promowanie pozytywnych wartości. Na pewno. Czemu ty jesteś znów jakoś... Aha, bo, ty, bo ktoś za ciebie wyznaczył pieniądze. Dobra, pokaż mi ten gara. Właśnie jechałem po moją kartę. No wbijaj. Okej. No to nie wiem, czy musisz mnie zapraszać wtedy, chyba ja. Nie wiem, jak się zaprasza, także... Czeka, bo dzwonię do garażu i ty chyba musisz potwierdzić na telefonie, czy coś takiego. No. Jaki masz level, się pyta. Kto? Kto? Jakiś widz. Słaby, mam... 127. Nie mam 127. Ej, czemu jestem na koncie barszczu? Ten drugi. Bo, no jaki miałeś być? No nie, ja jestem, dobra, nieważne, nieważne. Dlaczego tak beznadziejny czcionkę i kolory wybrał tego tekstu? I nie ma innego w pańcie. Na co ty liczyłeś? To jest paint. Ja nie miałem czasu na... Gdzie ty to czytasz właśnie, jak na czasie napisał? Napisał, jaki masz level. Napisał. Arusi. Nie mam pojęcia, jakie ja mam. Zobaczyłem tą miniaturkę i ten czerwona czcionka. Jesteś nieprawdopodobny, jak ludzie uważają za normalne. Nie, bo zadzwoń do barszczu 1272, odsłuchiwanie na pozwolenie. Jeszcze raz. Warstock. Tony. Podatki są absurdalnie wysokie. W ogóle są absurdalne. O. Podatek, podatek dochodowy. Podejdź do drzwi, aby odebrać domofon. Są drzwi. Dobra, wiem, gdzie są drzwi, ale nie wiem. Podszedłem do drzwi, ale to... Bo ten garaż jest upośledzony, nie? No i mam tu domofon. O, wpuść. O, jestem. No i patrz. Ej, ale zobacz, jak to na zewnątrz taki mały, niepozorny dom. No, a w środku, wiesz, i w ogóle na zewnątrz masz jedno, a w środku masz dwie bramy. To też hit. No. Dobra, GTA. Dlatego nigdy nie polecam tej gry. Kurnia. Ale, stary, mam telewizor. Mam. No widzę. Mam radio. Mam. Mam laptop. Masz. Jedynie by sens by nawet było, jakbyś to, jakby to był podziemny parking. W sensie, że tam jest garaż, że niby sobie płacisz, a tak naprawdę masz wejście w kół, albo windę masz taką dużą, czy zjeżdżasz w kół i jesteś właśnie tutaj. Panowie, ale jestem... A nie ma tu tam windy. Ile macie osób w sesji? No 7, coś takiego. Ja mam 7. Ja też mam 7. Ja też mam 7. 7, w czym dwóch jest nasz. Dawaj to po moje auto. No to dołączam. Do Mors Mieciła. Tylko coś mi... Do Mors Mieciła. Nie mi, więc zaraz się okaże, że będę musiał... 10 tak, miesięcy to przejść. Musiał być live. No... Ale co, nie wiem co 10 miesięcy. Nie pytaj się co. A, to 10 miesięcy, już 10 wiem. Miesięcy, bo... Boże, myślałem, że coś sobie ustawiłem źle. Ale już wiem co. O! Ja się wystraszyłem teraz, o co chodzi. Dobra, jedziemy po to, jakiś ładunek. Jaki ładunek? Jakiś tam jest na mapie zaznaczony. No w sumie można. No nie, to nie mi. A on się rusza, dobra, tam mają czołg, to mi się nie chce. Ale jedziemy po moje auto. No dobra. Każda złotówka w Skarbie Państwa to jest złote 40 straty dla... No nie, muszę powyłączać jakieś dupsy, bo... Wojsko musi mieć pieniądze i chcemy zwiększyć wydatki... Pijesz na ram. A, przecież na razie 8 złotych. Panowie, ale to mogliście mówić, że tu jakiś czołg jeździ, inne psy hopie, bo byście... No ale dopiero teraz się dowiedzieliśmy. Ale to jak ja już dołączyłem, bo ja miałem 7 osób i jakieś małe levely jeszcze. Typie, a ty jesteś po prostu niedorozumienny. Ty się źle, dobra.
Odszukaj nową sesję. I będzie cykl. I kolejny. Nie mam zamiaru przechodzić do nowej sesji, więc nie wiem, czemu ty tego poszukujesz w ogóle. A żebym sobie nalał soku, o, bo na przykład nie chciało mi się chodzić teraz czekaj, postacią. Stop, pauza. Szukam nową sesji, szukam nowej sesji, żeby sobie nalać soku. Strawą, bo jak jest... O, tak, o, sok poleczył. Ja widzę ten pojazd, co stoi obok nas, to się już boję. Dobra, jedźmy. Ja się dalej go boję, dobra. Muszę wyłączyć mojego cudownego Korwina, bo oczywiście mój RAM nie ogarnia tyle aplikacji na raz. I tnie mi. Super. Ten moment, kiedy... Słyszycie mnie teraz? Tak. Tak, tak. Ten moment, kiedy karta pracuje na 50%, no dobra, 60%. Procesor na 40%, na 60% w sumie też. Ale RAM jest tak zadupiony, że ej, w ogóle jedziemy, a już przejechaliśmy, co nie? Także pozytywnie. Aha, no, no co? Good driver. Da. Yes. Dobra. O, jest. Może się w dupę. Ty, ja a, akurat, już mam oglądanie filmu załatwione. Co znaczy oglądanie filmu załatwione? No, takiej kobiety. O, 12 osób, już to osób. Gdzie ale to? Nie, bo jakiś gość motorem na to przypominam sesję. Ja jebie, no nie wierzę. O, widzę, że. Widzę, że jakiś. Widzę, że hardo. Nowy czołg. Ja, masno. Masno, no. Dobrze, właśnie ej, sobie. Czekaj. Co się stało? Co się stało teraz? Jakoś się dogar. Kurde, nie przeżyłem. Fajnie. Się wyjebało nas. Dobra, jadę do garażu. A ja stałem Matej niemiecki, cieszę się. No nieźle. A gościu mnie goni. Ty myślisz, że ja przychodzę na tą poprawę z Maty, hopi, jakie ono tam ciężkie przykłady daje. Ja myślałem, że się posrą. Tu hop jakiś nawias, w nawiasie nawias, potem jeszcze jakiś kwadratowy... Ja cię dupię. Jak ja nawias... ten sprawdzian z Majmy, nie? O, dobra, to zamiatane, elo. Nawias w nawiasach nie jest jeszcze najgorszy. Ale o, możecie do mnie dołączyć, mam 9 osób. No, mogę przejść, bo ja się... Bo ale zaliczyłem. Gość... Na dwa. To ja sobie przejdę. A ja się muszę zalogować. A nie, prezydent tu dobra jest. Garaż. Bez saboj. Dobra, stwierdzam, że jednak Michał Radzienta czasem ma rację. Siema Byszku, Sebastian Skrzypczyk, witam cię serdecznie. Jednak Michał czasem ma rację i tym razem miał rację, ponieważ jakiś pajac lata tutaj i nadupia w nas jak pojebany. Och, ach. O Boże. Ja. Jest saboj. Dobra, to jest, a, więc jeszcze. Jest. Jezus, zagapiłem się na Wosia i wydupiłem dzwona hopie. No dobra, aż tak źle już chyba nie jest. Cyk. Jestem pod klubem. Masz tą sesję już? No tak. Je... Co to za motor ładny, piękny, najlepszy w ogóle? No ten wcześniejszy, tylko wcześniejszy, tylko go przemalowałem. A, czyli że wy jesteście w sesji, ale mnie w niej nie ma, czemu mnie ten dziwi? Teraz się bawię kolorem brązowym, bo dość fajnie wygląda na takich pojazdach. Online, znajomy. Takie piaskowy nawet jest spoko. Afroamerykanin, dołącz. Dołączam do Afroamerykanina. Po czemu nie? Ty, a po co ja tu wchodzę w ogóle? Też nie, nie wiem, możesz mnie zaprosić na przykład. No i wyciągnij motor, żeby się wczuć klimat. No co ty, Debiu, za autem ale to na pewno nie. Chcę. No to nie muszę go odwozić do garażu, nie? W sensie... Tego dominatora nie, muszę i no tu wejść. Ale ty i tak masz blisko, to możesz się przejechać, nie? Potem. 4 lajki. No to nic. Tak mi się wydaje, no.
Leć jak najdłużej, zanim otworzy spadochron. No, moja ulubiona, lecę. Też tu motor trzymasz, nie? W tym? I mam dwa. Mam tego właśnie. Nie wiem, nie pamiętam jak się nazywa. Czekaj. Jak się nazywa? Zombie Badger? Czy jakoś. Nie, Badgera mam, co ukradłem z ulicy, i tego właśnie zombie coś tam, coś tam. Teraz na zetce nie chce mi się pokazać, bo jest to głupie wyzwanie. Ale idę je zrobić, bo to jest ino. 30 sekund. A, nie do wody. Dobra, nie mam. Do wody. Gdzie się. Kurwa, znowu się zgubiłem. Dobra, wiem. Gdzie jest? No, jestem w tych. Kanalizacjach, czy jak to się nazywało. Kolejny. Ja chcę jeszcze twoją chatę zobaczyć jeszcze. Kurwa, kolejny. Co kolejny PS? Na ostatnim live narzekaj, że nie oglądamy, to idzie. No na ostatnim to już, ja już was mam. Dobra, utkaj, załączyłem radio i jadę do ciebie. Ja pizdę sobie załączę. A nie radio. Pojedź. Cześć, bo sam siebie oglądam jak ten debil. Nie mam przyjaciół, muszę sam się oglądać. Jak gwiazda roka robię, no. Dobra, ale powiem wam, że... Chyba jest lepiej. Z obrazem jest lepiej. Jak jest lepiej z obrazem, to najważniejsze. I tak mam włączone na 360p, żeby jakoś płynnie leciał. Żeby mi nie lagowało. Starze się. Ale się stuntnąłem. Mało smuciło. Znaczy jak on to mówię, jakiś motor taki jak my, jakiś klasyk, coś takiego. Jakiś nie kupuję, bo mnie nie stać jakoś. A, no bo dobrze jest kupił ten drogi, nie? Na bala. Daj mu spokój. Ja kurwa żyję, bo katuj. Jestem już, Szymon, 400 metrów. Ja byłbym szczęśliwy, gdyby... Dobra, przynieś mi moje auto, nie gadaj. Typie. Daj tam mi moje auto. Typa. Siema, powiedzmy. Gdzieś tu, o, jest moja fura. Który to jest tam? Nieważne, idę po moją furę. Ten chyba na samym środku, o ile się nie ma. A, życie. Obok otwartego garażu. Ty, jak se stanęło, ładnie. Dobra, to jedziemy. Jedziemy. Zaproś go do klubu. Wbijam sobie autem. Dobra, no to ja jadę do... No czekaj, to od razu zobaczysz chatę, typie, jak już tu jesteś. Drugi raz tu nie przyjedziesz. Tylko wjeżdżałem autem, żeby się, wiesz, na słońcu nie psuło. Wysiadaj. Patrzysz na ten dom i brzydki, nie? Tak brzydki w luj. Wygląda jak gówno, aż ci tam zaraz... No właśnie. Poszczelam ci do pokoju. A teraz wejdź. Zapraszam na mewłości, porachuję ci ma do kości. Sąsiadów to też nie masz fajnych. Dobra, ja pa konia, chodź. Wejdź. Na razie się nie da. Dobra, mam. Wejdź z pobliskimi znajomymi, co jest dość. A! Biłeś? Ziomek? Ty, a ja wam dam zaproszenia do... kurde... A ja mam to w drugie. Przedać do domu, no i to jest moja chata. Ej, ja was zaprosiłem wszystkich? No bo tam po bliskich znajomych, liczę od noga, nie? O, no, czy no nieźle. Czy jest jakaś nie chcę tam. Odejdź. Idę sobie ściągnąć macha z bongo. Idę ściągnąć macha z bongo, a ja sobie pójdę, idę do lunetyk. Nie z bongo, tylko z bongo. Podziałem mango. Ej, jesteśmy na piętrze, ale sztos. Tyle zakupy mango. Nie wiem dlaczego cały czas jest opóźnienie w sumie w transmisji, ale będę nad tym pracował. Ten delay masz ilość sekundowych. No właśnie nie mam delaya, w sensie nie mam ustawionego delaya, a delay jest dość duży. A to może YouTube tak sam sobie zrobił, żeby jakość streama był lepszy, bo tak czasami robi. O, teraz to mam 144 przeste. Da się tu wyjść, bo nie widzę nic. Ten render. No nie da się. Tu są zamknięte te balkony. O synu, ale dobra, bo teraz coś ci tam wsypał. Nie wiem, ale ty co? Dejtami. No, nie wiem, nie wiem. Chcesz, co tu jest fajnego? Chcę. O, sypialnia. Źle podszedłem. Przez mi się boję tutaj. A gdzie jest pokój planowania napadów?
Jeszcze niżej? Chcę weź Whiskacza. No właśnie, nie wiem gdzie. Jak nie wiesz User gdzie? In your channel, time ja już znalazłem, na samym dole. Dobra, to idę. Per 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 per. No, bo mi to gówno nie działało na początku. Żadnych drzwi nie umiałem otworzyć, nie? Pozdro, 600. Dobra, wychodzimy. Ja myślę, że... A jeszcze wyżej się szło. Robić pieniądze. Tutaj? Na samą górę. Wyproś wszystkich. Wypraszam was i chuj. I nara. User entered your channel. No. Witam spóźniony Włosiu. Cześć, cześć. Co tam? Jak ci się... Wszystko jest w porządku. Hey, to... Nie chcę tego auta, chcę co jest, motor. Co jest, panie policjancie? Wszystko jest w porządku. Wszyscy się cieszą. Wszystko jest ok. Wszyscy fajnie się bawią. Ale mu przygazowałem. Dlaczego jestem dumny? Jaka kartkówka? Leć jak najdłużej, zanim otworzy samochód. Aha, bo mnie goni policja za to, że jadę pod wpływem. Czekaj, to ja z tobą chcę. Gdzie chcesz jechać? No, robisz to wezwanie? To szybko, weźmy jakiś helikopter. A to nie jest ten? Kurde, Michał, weź oznacz się, frajerze. Dobra, idziemy do tych kanalizacji, czy to tam jest. Bo tam jest najbliżej helikopter. Ja jadę do mety. To czekaj chwilę, bo ja ten... Wiesz co, no to poczekam, będę grzał silnik. Śmigło. Bo ja i tak to wiesz, policję mam jeszcze na karku. Dobra, nie. Błąga. Przeznę ziemię, bo nie ma czasu. Szybko. A to będzie to. Obiusę. Dobra, widzę, że gdzieś tam jedziesz, to ja też jadę. Kurde. No nie takie łatwe przy tym klatkarzu. Ja mam rozmazany na zielono ekran, więc wiesz. Nie takie łatwe. Właśnie miałeś macha z bąbę, nie? Tak. Mówię, że to nie takie łatwe przy tym klatkarzu. Jak to się stało, Michał, że ja zapierdalam jak upiję, ty mi wyminąłeś nawet nie starając się. No bo to jestem ja, tak? Najgorsze, że nie mam pojęcia, którędy mam jechać, bo ty i ta twoja pajaca. I ta twoja nawigacja pajaca. No, jedź po tej linii, hopiej po prawej masz Włosia, no co ci chodzi? No ja jestem na autostradzie, bo chcę zjechać tam w dół. Właśnie mamy minutę. Wiem, to jadę. A trzeba lecieć jak najdłużej, zanim otworzy spadochron, więc to jest to drugie. No wiem właśnie. To wystarczyło do samolotu podlecieć. Podjechać. Ja mam nowy, wiem o co ci chodzi. A kurde. Dobra, biegnę tam, biegnę. Zdążysz jeszcze? Mimo średnio. No lecieć sam. Leć sam, Jolo. Poświęcę się dla ciebie. Dobrze, może wygram. 910 metrów? Może. Coś mi się nie wydaje, ale... Próbuj. Dobra. Aby ten helikopter nie trafił w mój motor, bo to będzie naprawdę pechowe. To nie próbuję, ten nie zwycięża. Dobrze. Nie wiem kiedy mam... A, w wyskoczek będzie 25 sekund. I za 10 sekund. Albo nawet za 20. Nie, czasu masz więcej. Nie mogę tu wjechać? Ale gówno. Dlatego uważam, że ta gra jest totalnie nierealna. Dobra, wystarkuję. Idealnie. Coś. 300 metrów mam, a gościu miał 910. No jeszcze... Umarłeś? Wleciałem. Kurde. Nie najlepsze miejsce. Oddawać mi motor. No jestem przy samolocie. No co? Wybuchłeś? Nie, po prostu zaskoczyłem, ale no za niski pułap. A jak towar wartość 61 tysięcy, a było 100 ponad? Nie wiem, może stracił na ważności. Gdzie jesteś? O, zombie bopper się nazywa. Co ja się od ja nie pawliło w ogóle teraz? Ja Halo? Jestem... Jak to się niski. Stało, że ty jesteś jakoś tak... A weź się mnie nie pytaj. Ej, mam nie jechać do ciebie, Michał, czy jechać do ciebie, Łosiu? Jedź do Michała. No, wypić.
Nie będziesz mógł ich łączyć. Jacyś okay, ludzie to, są w ogóle na środku. Jacyś ludzie są na środku morza. A co? A to może jakieś zlecenie robią albo coś. Chyba na środku morza? Dobra, sprzedajemy to, bo szkoda jak tego siana, bo mogłem zrobić wcześniej. No bo, aha, bo Szymon, bo oni ten transport robią, bo sprzedają towar, no. Panowie, jedna osoba do mnie. No bo oni z towar też sprzedają, jadę. Chyba pierwszy to lepszy. No. Na szybko, dopóki tamci jeszcze... Kurde, to same są organizacje. A cię po stopę dał ogarnięcie ciężarówkę, żeby go sprzedawać. Jak to wygląda? To co, to kilka osób się siada w ciężarówkę, a jedni są obok? To jest w ten sposób? Nie wiem. Kij to wie. Transportowany bo, towar mam... 5, ukończone dostawy 0 na 10. No wiesz co, bo mam misję wsiąść do furgonetki, to a ile jest furgonetek? Jedna jeszcze. No ja też mam wsiąść do furgonetki, ale będę pierwszy. No okej, okay. To będziesz wsiadał. To będę wsiadał. Jeżeli są trzy, będziesz będzie wsiadany. Nie, są dwie. Ja jedną jadę i jedna stoi. Dobra. No to PD zaraz. Już jestem na tym łuku większym. Nawet nie wiem, gdzie mam jechać. No do laboratorium. No... Kurde, no... no mi się... Nie, tylko nie mogę... Dobra, stoi tam. No. Okej. Okay. Kurwa. Mogę być tak idealnie. Szybko idę co tym lepiej. S kere. Dobra, jest. Dobra, mam. S samoj. Mam jedną bombę przylepną, reszta to i no. Dobra, jadę. 10 dostaw? No bo masz 5 tych. Że tak powiem, towarów w jednej. Odznaczysz ten punkt na mapie, bo mnie irytuje. Albo ja sam sobie. Dobra, nieważne. Nie, bo to co zaznaczyłeś, to mi zostało, wiesz? Ja, mi dopiero teraz się znaczył, ale ja i tak mam żółty. Dobra, już wszystko jest okej. Wszystko jest w porządku. No, mogłem gdzie powiedzieć... Gdzie my to mamy jechać? Ja powiedziałem nasz... Aha, dobra, to będzie daleko od cywilizacji, co nie tyle. Zależy do kogo wsiądziesz. W sensie, że co, że jak do ciebie to będzie gdzie indziej trzeba dojechać? Nie mam pojęcia tak naprawdę. Jeszcze nagrywam coś, jakieś gówno, nie chciałem. Wejdź na mapę, pajace, wejdźcie mi na mapę, kurwa. Ja. Gdzie ja mam jechać w ogóle? No do chłopie. No do połowy mapy, także 5 kilometrów 50, czy 500. Lepiej tam niż przy mieście, gdzie są potencjalni wrogowie. Bo jedni dalej są na morzu i nie ogarniają, a jedni są w Paleto Bay. I coś kombinują, nie wiem o co chodzi, a jedni są w tej posiadłości, co my mamy kupione. To są te trzy teamy i one są ogromne, bo mają trzy osoby i ta żółta to cztery. Gdzie ty jedziesz? Skąd wiesz, że no prosto. Skąd wiesz, że są to teamy? Bo są, no bo mają taką organizację. Naciśnij setkę i każdy ma swój kolor. No. A niebiescy to są ci neutralni, zwykli gracze. Czemu miałem zjechać? Bo tu masz taką tak, drogę wyznaczoną, tak? No super, mamy mapę, mamy wszystko. No. Było 23 osoby oglądane. Znaczy, nie oglądałem tylko na... 23? 23 wiadomości. Nie ma jest tak dobrze. Nienawidzę pisać i jechać jednocześnie. No i właśnie, ja sobie mogę to czytać i jechać. Dobrze, że mi przypomniałeś. No to jest dość słuszna uwaga. Rozkręć, no to już mamy autostradę, tam szybkiego ruchu, nie wiem w sumie nawet co to jest. Ale uwaga, BD czytał. Tu. Dobra. I ogólnie Szymon... Nie, bo ty jesteś w celu. Od razu, że lepszy? Nie. Czy to... Ile... Jak jest w ogóle VMAX tego pojazdu?
Jej, nie widziałem tego auta tu. Ja jebie. Szybciej biegam niż to jedzie. Trzebaż jechać maksymalnie 60 mil. Pod górkę 50? Z górki 80. Pach, pojebamy, tylko ja mam cały czas pod górkę. Jeszcze 2 km. Teraz tak, tak patrzysz na ten zegar pół godziny i masz takie... Nie dam rady. Dobra, ci ogarniają coś Sandy Shorts. A ten Jan Jagor jest bardziej neutralnym, no, chyba nie ogarnia. No, opuścił grę. No, no to mówiłem. No, powiem ci, Szymon, no, nawet 82 się da tym. Dobra, to idę tutaj na lewo. Cała moja prędkość. Na lewo do punktu, ja. Idziesz na lewo, tak? No. Co się stało? Dobra, to jest tam jeszcze bardziej w lewo i będziesz miał ogarnięty już zakup. Kurwa, beboki. Następny live nazywa się Beboki atakują. Jak nic. Bambiki. Jadę w osiu. Beboki atakują. Fortnite V2. O, i robimy Fortnite. To jest osiu, pomysł. Jadę. Fortnite i Beboki atakują. To będzie kieruje nasz... Beboki z Minecrafta atakują, co? Kieruje nas 14-latek. Hashtag Daki Derica jeszcze przy. Co się stało? Ogląda nas, czy co? Nie. Co ty? Możesz wsadzić? Już się bałem. To nie jest ma dyskrecja, ja pierdzie. Odłożył sobie paczkę przy skrzynkach pocztowych. Nie, dobra, nawróć. No wy się to bawicie we dwóch, to jest nie fair. My jesteśmy lepsi. Aha, bo Szymon idzie tam, bo naprawdę. Dobra, jak to wygląda? Ci są w bazie, a ci są dalej. I oni tam pływają? Co? Jakie co oni robią? Nie, bo cześć, ci ludzie to są na oceanie, nie? To nie a może oni po rekina jadą? Bo tam, no, jest rekin. Co z rekinem jest? No ale jak to płyniesz tam do końca mapy, to silnik każdego pojazdu się po prostu już uszkadza. W taki sposób, że nie możesz prowadzić, jechać, pływać, latać. I wtedy jest rekin. I cię zabija. A, taka... mogłem oddać sobie na przykład towary już dawno, ale musiałem pajacować i się wdupić w koryto. Więc jestem w jakiejś rzece i jadę do morza. Tak? No tak, no popatrz sobie na mapę, jak fajnie. Ja sobie zobaczę na live. No zobacz sobie na live, bo później to akurat zobaczysz może jeszcze jak spajacowałem. Cześć, wyjadę. Kurwa. Mietek, jedziesz, dobra. Mietek. Aha. Ludzie dynka. No a ja też tam kiedyś wjechałem. Regumę. Regumę. Dobra, wyjechałem. O fuck. Kurwa, jeszcze krzew. Ja pierdolę. Dobra. Dlaczego daję ci komuś takiemu, tak upośledzonemu jak ja? Powiedziałeś, tak że będziesz pierwszy, to wiesz. Tyk, pociąg się zatrzymuje czasami, no to niezły pociąg. Pociąg się zatrzymał? No. A muszę się zatrzymać? Jak to wygląda? Wysiadasz i dajesz. Chyba. Michał tak robi przynajmniej. Jak mam dostarczyć? Po prostu ciekawe podejść? Jak to jest, czy w furgonetkach jest nieskończona ilość tych pakunków, czy jak ty, Michał, oddasz 5, to teraz Szymon musi oddać 5. Bo ja mam tu już 3 i no to oddam. Aha, no to Szymon ma zostać. Co to jest za posiadłość? Szymon, jedziesz tam w punkt, wysiadasz z ciężarówki, podchodzisz do mniejszego punktu, prawa strzałka i wsiadasz do furgonetki z powrotem. No. Tak to mniej więcej wygląda. Kurwa, gdzie mam prawą strzałkę? Gdzie jest prawa strzałka? Prawa strzałka? No nie wiem. No hopie, prawa strzałka. Dobra, morda tam, no Jezus Maria. Szukałem innej prawej strzałki. O, to się to mi upośledzony, kurwa, krytynie pojedzie. Gdzie jest prawa strzałka? Nie. No nie. Bo są... A, bo mi się skojarzyło. Jest jeszcze taka jedna duża strzałka na klawiaturach czasami. Backspace, tak? Nie. Zwątpiłem. I inna prawa strzałka, by się nie znacie. Ja pierdolę znowu. 2,6 kg. Matwis, a nie informatyk, więc dupię. Ja umiem obliczać, jaki jest procent w banku i dlaczego nie opłaca się w nim brać pożyczki, a nie na komputerach. To nie, to prawie ja też.
to bym musiał sobie przypomnieć, ale pamiętam, że coś było. Panie Jan, czego? Czego pani jak szuczyła? Statystyki. I organizowania działalności gospodarczej, i podstawy ekonomii, i... Ja mam z nią tylko podstawę ekonomii, się cieszę, bo nie wiem, czy... ODG... Może on mi chce wpierdolić te. Ona mnie czegoś będzie uczyła w trzeciej klasie, czy w drugiej znaczy. Może... To jakie nie fajne, wiem. Nie? Fajne. Co nie mam powiedzieć? Jak no wtedy, jak... Ja mam z nią inną podstawę ekonomii, a podstawę ekonomii odchodzą ten, w pierwszej klasie. Organizowanie działalności morskiej. Nie mam czegoś takiego, mam organizację prac magazynowych. Dlaczego ty już zdechłeś? Ej, bo ja jeszcze muszę zabić te osoby z tego... Organizację prac magazynowych mam z Panią Bożemu. Dobra, wiesz co, nie wiem. W tym temacie nic nie wiem. Nie wiem, czy zabiję ich głowę, ale... Bo muszę jeszcze ludzi zabić z pistoletu i nie wiem... Ja to nie wiem. Jadę w twoją stronę, bo ty tam chyba najwięcej robisz. Ja najwięcej robię? Co znaczy? Chyba najdłużej. W takim sensie, że masz kogoś zabić. Nie, kto nie, ci nie, tu nie. Przeszkadza? No. Chodzi o to, że mam ten pistolet, którym muszę zarobić 250 tysięcy. Aaaa... Bo się jakbyś się mi tak wyłożył... 50 razy? Serio. A może ci pokażę... Naboje już mi się skończyły. Ej, czekaj, Szymon, chodź do mnie. Po co? No bo tu mam miejsce do ciebie, żebyś dał pakunek. No ale ja tam mam miejsce. No dobra, to pojedź najpierw tu. A czemu Michał nie da... Michał, dałeś ten Sandy Shot? Bo mi się nie odznaczyło. Ja nic nie zaznaczałem. Ale to co jest przy tobie? Czemu ty tego wydalasz? O! Dobra, dawaj, prowadź, jazda, osłaniaj mnie. Zostało 6, nie? Zostało 6 tych, no, zostało 6. A tyś minął jedno. Tak mi na mapie pokazuje. No ale ja mam 5. Tak. No bo jechałeś przy Sandy Shorts, nie? Wosiu, ja następny tak. Mam synu. Chyba, że... No nie, bo ja następny mam wszystko. Mam przed sobą i tam, gdzie ty miałeś kiedyś klub motocyklowy. Czyli... Nie wiedziałem, że cię spali. Nie, bo po prostu nie wiem, bo mi pokazuje wszystkie punkty. A ja nie wiem, jak jest u nas, czy tylko 5, czy wszystkie. No mi 5 chyba pokazuje. Chyba, że tak. Okay. O, i zaraz wbijamy w prawo. Uwaga. Challenge. Kurwa, przywaliłem. No dobij najpierw skałę. Przywaliłem. Ja cię popcham. Spokojnie, czekaj. O, kurwa. Dobra, nie. Bo... To Szymonowi zostały jeszcze 4 do oddania. No, 4. Tobie 2. Kurwa. Wiesz co? Wcześniej to nie wiem. Ja pierdolę, jak zawsze. Człowiek chce dobrze, a potem wychodzi 2 razy dłużej, nie? Jedź, rozpędź się. Musisz. No. Musisz. Dobra, bo jakaś babka taka. Po trąbie na nie gościu. Jeszcze muszę dojść, bo nie mogę sobie podjechać, ty bym po prostu mu wyciągnąć. Masz tą... Nie. Amfę, metamfetaminę, nie wiem, kurde, co tam chciałeś. Połóż na schodach. Dałem schody. Wschod dałem. Gościu, jak coś to nic nie widziałeś. Robimy to. Czekaj, nie tak. Źle to robisz, Łosiu. Tak to trzeba. Straszę go. Ale to tylko... Jedź. Trzeba przestraszyć. Co to był za wybór? Halo. Nie wiem. Nie wiesz. Niemcy biją. Bio Niemcy. Dobra, myślę, że najszybciej to zawsze jest na skróty, a na skróty to zawsze jest przez... Na moje skróty. Ryzyko. A jak wysiądę z... Nie, tak raz jestem mądrzejszy chyba. Chcesz się zamienić? Chciałem wysiąść z fury i ten... I biegać, tak? Tak. Chyba no nie. Po prostu no nie. No ja to dupczę. Mój znajomy właśnie napisał, że przypał będzie jak wódki zabraknie. W nawiasie chodzi o studniówkę. Jebany alkoholik. Dobra. Jazda, bo się tym razem nam się uda. Bez zatrzymania. Bez skał. Bez krzaków. O, okay. Zrobimy to, stary, na skróty. O kurwa, już wiem, że nie. Tutaj dam radę. Wykręcę. Nie, zrobiłem to. Było ciężko. Dobra. Ale mamy to. Ja dostarczę. No, kopać dalej. Jechałem w kaksy. Pyk. Wyjdź. Tu.
O, chyba nawet teraz mi się pojawiły punkty otrzymano. No i jazda. O. Dobra, nie, nie pojawiłem się. No bo zaraz się pojawię znowu. Nie, bo mam zablokowaną brunetkę, już do niej nie wsiadłem. Już ma to. Dobra, weź ten motor, ma co. A, dupę sobie weź. Ja se pojeżdżę teraz. Ej, to ja pozabijam ludzi. Gdzie jest ten? A, nie mogę teraz pewnie do sklepu z bronią wejść, nie? Możesz. O, to dobrze. No w sumie jak mam cię ochraniać, to przydałoby się mieć możliwość wejścia do sklepu. No. Jakkolwiek. A się wjebałem. Na kulturce. O, dobra. Się skupiłem. O, już nigdy nie zapomnę. Nie, nie, chcę mieć ciebie w telefonie. Dobra, jazda, potrzebuję broń, ale nie wiem nawet do czego, więc pan mi musi powiedzieć. Ostatni punkt jest tam, gdzie zaznaczyłem, nie? Nie musisz mi zaznaczać, skoro tam pojadę. Nie. A to co robimy ogólnie? Jak postrzegamy? Ogólnie to... Tryb razy dwa, weźmiesz. Właśnie. No i gitara. Albo skoki samochodami w punkty, albo miniaturowe wyścigi. Dzwonimy do Wiktora i zastanawiam się, kiedy ten pajac w końcu dołączy, żeby grać z nami. Nigdy. To dobrze. Na pewno nie dzisiaj, bo dziś coś tam miał robić z jakimś kolegą. Live? Chyba nie, nie ma. Dziś jakie... chyba live'a nie ma. Jakie pojebane broni dodali. Za 500 tysięcy. Wczoraj miał i podobno grafika ogarnął, bo co? Sam chciał. Grafik sam chciał z nim współpracować. Tak, powiedział, że może mu zrobić za darmo czy coś takiego. Zobaczymy. I że mu się i najlepsze, teraz uwaga. Podoba mu się jego content. Teraz najlepsze, uwaga. Ja się nie wypowiadam na ten temat. Wiesz co, no każdy robi co chce, niektórzy oglądają nasze gówno, więc... Znaczy na przykład włącza sobie tego, jak to się nazywa, takie coś, że mu samo kopie w Minecrafcie, nie? I zrobi krz i sobie gada szatem. Tak by krz krz. I to jest w sensie... ten content. Tak krz krz, to jest airflow, Wosiu. Wiesz co? Magia polega na tym, że Wiktor ma z kim gadać, a u nas jest na razie dwie osoby i założę się, że to jestem ja i ty. Więc... Mnie nie ma. Ja i ty w domyśle, Włosiu. No bo mówię ci, że trzeba... Jest... A. Dobra, to zaraz zmienię to na... Tak, nie trzeba wiem. Pisać clickbaitowe... Znaczy, nie, jak to ma? Wiktor ma nie clickbaitowe miniaturki, ale nazwy ma Minecraft, gramy i tam było slash, krz, tyle. Albo serio nie wiem. Tak było? Swagster. Swagster. Swagster, bo to jest teraz na topie. Coraz bardziej. Swagster. Ja potem się pytałem, jaki serwer, a zagrasz na tym serwerze i tak dalej, a mu piszą hejka. Śmiejemy się, a mi robią dokładnie tak samo. Ja się zastanawiałem, kim jest Sebastian, a ja już wiem. Ja i moje pamiętanie nazwisk po prostu kuźwa. Dobra, już dojechałem. No ja po ciebie podjechałem. Dobra, dostałem 15 koła. Przed chwilą wydałem 30, oni mi płacą 14, no ja dupczę. Ale to jest sprzedaż towaru, ja dostałem 103. Daj mi, słuchaj, daj mi. Ale daj co mi. Chcesz? Wyjdź z tego auta. Ale nie mogę jechać ziemi. Wyjdź. Dobra, już wychodzę. Ej, właśnie znalazłem bank w Frisa. Dobra, uciek. Niezniszczalne gówno, wsiadaj. No, wsiadaj. No tak, do jednoosobowego. Na rower debilu z tyłu jest. Czas, czekaj. Jazda, wyścigi, Wosiu. Widziałeś co zrobiłem. Potrzebne mi się płodro. O kurde, ja bym se wpadł. Strzelaj do pana. Ja dam radę. Ja mechanik mi podwiezie to auto, czy nie? Nie, no? bo ten rower nie działa. Ale mnie wyruchałeś. No, przecież przebitałem pana.
Nad brak oponu. Brak oponu. No dzwoń po tego mechanika. No dzwonię po mechanika. Ale mechanik mówi, że mam jej w dupie. O, ale jedzie moja limuzyna. Ha? O, jednak nie. Dobra, to jednak nie, jednak się przesuń. Dawaj, jazda, robimy to, Wosiu. Czekaj, trąbię, wracę. Noela. Dobra. No to da, ej, ale to ty strzelaj z tego teraz pistoletu, co ty sobie ale mówisz? Czekaj, bo ja nie mam do niego naboi. Jak to nie masz naboi? O, kupiłem sobie, już mam. Próbuj te headshoty strzelać, ja cię będę osłaniał od drugiej strony, żeby ci nikt nie strzelał. Dobra, mam. Jak możesz, to zabić mi głowiec. Ja mówiłeś, Wosiu, Szymonowi o tragicznym wypadku? Nie, nie mówiłem. O którym tragicznym wypadku? Lędziny to takie, wiesz, trudne miejsce, w którym ludzie tylko do siebie dobijają i tak dalej, i tak dalej. Czy ty wpadłeś w tragiczny? Tak, nie, nie byłem. Ja jeżdżę normalnie przynajmniej. Nudno, ale normalnie. Jak to ktoś powiedział. Nudno, ale do celu. Nudno, ale do celu. Dobra, chyba zdaję. Ja będę... Kurde, straciłem dużo HP. Nawet nie wiem, czy bani im strzelam. Jak nie wiem? No nie wiem, w sensie to informuje jakoś? Nie, no po prostu zabijasz ich. No informuje po ale oni się chyba sami zabijają, wpadają do jeziora. Widziałem to właśnie. Ja widzę, że masz dwa helikoptery. Jak będziesz siadał na motor, to ci regeneruje życie. Polecam. Ale ktoś do mnie strzela nawet. Ale no patrz, no serio, drugi już wleciał do wody. No spadł. A ty, co się stało? Nie, ale dobra, to broń. W heada mu chyba walnąłem w ogóle. Ej, czekaj, bo oni tam w ogóle są. Skampieni gdzieś. A co też z tego pistoletu poszedłem, jak mam. Coś do mnie. A, przyjechało. O kurde, daj tam mi motor. Kurwa, nie zdarzy. No to siadaj szybko. Dobra, dam radę. Ogarniemy. Dobra, jest jedna osoba. Ej, kurde, osoba, najgorzej, więc... bo przecież oni mi skonfiskują ten motor. Nie, nie chcą umierać, wiesz, że jestem za młody, halo. No to ja ci pokażę spota, gdzie to możesz zrobić. Ej, Szymon, to ja ci pokażę, gdzie to możesz zrobić z łatwością i nie będziesz miał ataku z dwóch stron. Okej? Okay? Tylko trzeba jechać do Los Santos, a nie wiem, czy tego nie chcę. Wiem. Dostał w łeb. Takie, takie to mogą być. No dobra, zbiłem. Coś do mnie nawala, to jest najgorsze, nie wiem co. Helikopter! Czekaj, zwróciłem na niego uwagę. Jak to idzie? Halo? Stawność bliska zero. Z kogo? Czy ja? Dobra. Dobra. Jak ci idzie? Tomek, ucz się, nie graj na streamie, co? Jesteś Tomek? Nie. O, koleś napisał tak na mojej grupie. Ja nie wiem, czy Tomek gra teraz, czy co. O, a szkoda, że nie ma snajpery te. Ale sobie ulepszyłem tego. A znowu. Cię utopili pajace. Podejdź, a nie, ty masz kurwa gówniany motor jednoosobowy, ja jebie. Ci się tam zapładniają chyba? Ja ci pomogę helikoptery zdejmować. Dawaj do mnie. Zaraz. Co z kilometra do mnie na końcu? Nie, wsiadaj na ten motor, nie. Bo umrę. Ja za szybko włosię, bo jadą pały. Widzę. Nie, do wody wlecę! Super! Wpadłeś do wody? No. Czyli bałeś się, że ci skonfiskują, przy czym zdechłeś w wodzie? Nie, i żyję w wodzie, ale co najmniej mogę zadzwonić sobie i zadzwonić sobie do tej babki z Mors Mutura. Właśnie żyję, bo właśnie jest pieprzony Aquaman. Aquaman, idę się utopić. Właśnie na cześć Michała zrobiłem sobie takie felgi, jak on miał. Jak to jest, wiem,
Nie wiem, co dobra, miał i kto miał. Idę umrzeć. Ale ja aktualnie uciekam przed pałami. A ja ich zmnożuję. Ja uciekam pieszo, także. Nie wiesz co, Michał? Nie powiedziałeś mu, Głosiu? Nie opowiedziałem mu. I nie mam zamiaru opowiadać. Nie chcę mi się. Ej, ale kurde, gościu mi uratował życie, bo jakiś gościu zaczął jakieś zlecenie i już nie mam gwiazdek. I przeżyłem. Jadę do was. Czy się opłaca jechać do nas? Bo ja mogę dać ten tryb razy dwa IQ. No jazda. Dobra. To co, skakanie do punktów, czy ten, miniaturowe? Ja bym skakał. Ej, tu już mam moją furę właśnie, jak głupi strzelam. Czekaj, tryb adwersarza, to się nie wiem jak nazywało. To dupę se strzel. Nie, miniaturowe wyścigi, nie? No, możesz dać miniaturowe wyścigi. Na razie, no, nie. Powiedziałeś, że mogę sobie wybrać, a teraz... A dobra, Kurwa, nie napierdane na mnie auto. No i Rino. Za dużo jest tych... Rządza władzy to było? Nie. Nie to. Nie. Dobra, zdechnij. Masowy skok na punkt? Przebij mi kurwa pan jak wsiadłem, no co za chuj. Dobra, tam ostatnie siódemka. Skakanie jest useless. Skakanie jest śmieszne. Useless. Nie na dupie do mnie. To useless. Dobrze, wyjeżdżę. No kurde. To nie jest zła droga. Po zapłaceniu. Dobra. Zaprosiłeś? Już. No. Szmato. Wszyscy zwierzęta i sesji. Wydłupia się ze mnie. Pedały. Na mój sygnał. Czekaj, bo właśnie prawie do Martina doszedłem. O fuck. Tak, zapłać temu PS-owi 600 i wydłupię. Dobra, co wy na to, żeby zakończyć i rozpocząć na nowo z lepszym... Musi mogłeś dać dołącz, a nie stwórz nam. Clickbaitcikiem. Ale... Koledzy. No dobra, mogę. Ale to by nie dało, czy innego trybu gry? Bo chyba tak było. Koledzy... Nie. No co, nie. No co, może skończyć i rozpocząć nowego. 1.5, jaka godzina, ulala. No i to mi zresetuje, bo do teraz były takie nudy, że sam się nudziłem. Także ja się nie dziwię, że ludzie się nudzą. No dobra, to rób jak chcę. Dobra, to. Więc po zresetowaniu, wiesz, mogą być lepsze wyświetlenia. No. Na nowym tym. Także, moi drodzy, wracamy za moment. Dosłownie momencik, tylko zmienimy nazwę, także... trzymajcie się ciepło do za 5 minut. Buzi, buzi, dobra. Buzi. Dałem jak najmniej, bo i tak się nie opłaca tak grać.